Witam szanownych fizyków w Polsce. Jest ta godzina i data. Jesteśmy w łazience u mnie. Chciałbym wam pokazać pierwszy test mojego silnika, gdzie testuję jego siłę ciągu. Zarzucono mi, że coś się nie rusza. Dlatego tutaj ten film bardzo dokładnie wam pokażę. Co jest dla mnie ważniejsze? W następnym filmie jest link załączony w opisie tego filmu. Tłumaczę teorię. Na razie pokażę pokrótce, co się dzieje w eksperymencie, dlaczego to się dzieje, a w tym następnym filmie wytłumaczę wam, co to oznacza, jak to wykorzystać do napędzenia łodzi lub samochodu. Ok, przejdźmy do testu. Tu mamy lampkę. Specjalnie podświetliłem tą masę, a z tyłu dałem powierzchnię odblaskową. Unieruchomię kamerę na podłodze i zobaczycie ruch tego elementu. Masa jest na lince. Linka sobie biegnie. Tą linkę możecie sobie zobaczyć tutaj. Ona jest położona na oponie. Powinna być centralnie, nie jest za bardzo. Poprawimy. Już jest centralnie. O, tutaj sobie spada, bo to się trochę ruszało. To sobie ten śmietnik sobie trochę oddalimy. To jest lustrzana powierzchnia, dzięki której będzie lepiej obserwować, bo po prostu jest to tylko podświetlone. Leci sobie linka. Na linie zawiesiłem element, który dodatkowo pokaże, że lina jest naciągnięta. Tutaj jest z tej strony zamontowany silnik. Po naciśnięciu przycisku start, woda w tej rurce, około 100 gram, niecałe 100 gram wody. To jest pompka od samochodu, używacie takiej w spryskiwaczach do czyszczenia szyb. Pompa pompuje wodę w dół, woda wraca i jest tutaj tak jakby napędzana w silniku i znowu to jest obieg zamknięty. Nie ma tutaj ruchu powietrza, żadne masy nie są odpychane w żaden sposób. Są to obieg wody, jest to siła wewnętrzna. Mówię, później wszystko wytłumaczę w teorii. Teraz chciałem wam włączyć i pokazać najważniejsze rzeczy, jak to się rusza i dlaczego się to rusza. Ustawię tutaj sobie światło, bo tutaj ruszyłem. Jedno koło, drugie koło, silnik. Silnik ciągnie w dół po włączeniu. Pompy generuje się siła odśrodkowa, która ciągnie wszystko w dół. Woda kręci się w tą, koła w tą. Muszą przeciwdziałać reakcji. Wszystko jest fajnie. Tak jak mówię, w teorii wytłumaczę, o co dalej chodzi. Włączę to, nie będę już dłużej mówił. Tutaj jest jeszcze dodatkowa masa na kole, która pozwala mi lepiej to wybalansować. Jest to bardzo dobrze wybalansowane. Dobra, ustawiam kamerę na wiaderku. Patrzcie sobie tutaj. O, widzicie wszystko, macie podświetlone to wiaderko. Włączam wiaderko, idzie do góry. Jest w tej chwili włączona pompa, słyszycie ją. Wyłączam pompę, macie ruch wiaderka na dół. Włączam pompę, jest ruch wiaderka do góry. Wyłączam pompę, jest ruch wiaderka w dół. Drugi element, który wam chcę pokazać, możecie popatrzeć na koła. Koła pokażę, ale to będzie trzeba ustawić zoom na kamerze, żebyście spokojnie widzieli ruch. Nie jest to duży, ale jest. O, popatrzcie, macie tutaj dwie szprychy. Włączam silnik. I wyłączam. Włączam silnik. I wyłączam. Włączam silnik. Tu widzicie takie szarpnięcie, bo pompa musi dobrze zastać wodę i to się musi stabilizować. Ona w tej chwili dobrze ciągnie i w tej chwili ciągnie tą całą linę w dół.
A ciężar, który wam pokazałem, to wiaderko zielone, napina koło. Dlatego jak teraz puszczę, natychmiast widzicie ruch w tył, już bez wahnięcia do góry, ponieważ to jest ciężar. Dobrze. Pokazałem wam tutaj układ, który działa, silnik, który działa. W następnym filmie tłumaczę teorię. Tutaj są łożyska, tutaj jest łożysko, reakcje, które... popatrzcie tak na początek, tylko rzućcie na to okiem. Mam tutaj ciężar M, masę M, tu mam jakąś masę M. Włączyłem prąd i co, nagle ciężar tej masy się zwiększył? Co się stało? To ciało, przecież to jest ten cały układ pompy, to jest zamknięte ciało. To mogłoby dla was być pudełko, którego nie widzieli, nie widzielibyście, że tam jest, tam są rury i tam jest woda. I to powoduje zwiększenie ciężaru. To nie odrzuca żadnej masy w przeciwnym kierunku do góry, nie odrzuca żadnej masy w dół, a powoduje ruch kół. To jest czysty moment, który przykładamy do kół. Tak jak mówię, w załączniku do filmu pokazuję następny film, w którym tłumaczę teorię i wytłumaczę wam, jak napędzić tym łódkę i zbudować z tego żagiel, który nie będzie odpychał mas przeciwnie. Dziękuję, to było na tyle.